Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wspólne oglądanie i komentowanie programu Kanapowczynie. Przed nami 8 odcinek, więc nie przedłużając, zaczynamy, a kto jeszcze nie zna tej serii i nie wie, o co w niej chodzi, to zapraszam gdzieś tam do playlisty Kanapowczynie, tam możecie się zapoznać ze wszystkimi odcinkami, zarówno z pierwszego, jak i drugiego sezonu. A teraz zaczynajmy. Cześć Paulina, usiądź sobie proszę, tu masz krzesełko. Nie, przestałam się trzymać tej diety gdzieś tam. Nie wiem, chyba... Już nie chcesz walczyć dalej? Chcę walczyć. Momenty kryzysów to jest nieuniknione, to jest wpisane w definicję redukcji wagi, leczenia otyłości, okej? To nie jest tak jak przy niższych wagach, że zjesz sobie wafelka i po prostu waga się zatrzyma. Przy dużych wagach te mechanizmy są tak rozkręcone, że po prostu z małego wafelka organizm będzie w stanie wyprodukować kulę tłuszczu. Bardzo to jest ciekawe, co powiedział doktor, że z jednego wafelka organizm wyprodukuje kulę tłuszczu. Ja bym chciała dowiedzieć się, co to jest za teoria i jak to jest możliwe. Bo szczerze Wam powiem, nie spina mi się to z niczym. Może to jest jakiś ogromny skrót myślowy, że jeden wafelek doprowadzi do eskalacji przejadania się, podjadania i potem rzeczywiście łatwo się tyje. Zauważcie, że efekt jojo jest troszeczkę łatwiejszy niż takie pierwotne przytycie, dlatego że no, tycie jest przyjemne, bo wiąże się z dużą ilością jedzenia, które często jest jedzeniem rekreacyjnym po prostu, dlatego tak łatwo nam się tyje, bo też mamy już wydeptane te ścieżki starych nawyków, to są znane nam rozwiązania, no i często są rzeczywiście gdzieś tam powiązane z przyjemnością, z wieczornym jedzeniem do jakiegoś oglądania, czy spędzaniem czasu z partnerem, partnerką, ze znajomymi. Każdy myślę, że ma jakieś tam swoje demony. Ale zawrzeć w jednym zdaniu taką informację, że jeden wafelek wyprodukuje kulę tłuszczu, to mi się wydaje być bardzo niemerytoryczne i nie widzę, nie słyszę, nic mi nie podpowiada, jaka za tym może stać zasada, badania, rzecz. Byłabym daleka, gdybym była na przykład lekarzem w takim programie, od stawiania takich diagnoz i hipotez bez wytłumaczenia, co dokładnie miałam na myśli. Bo coś takiego po prostu wprowadza ludzi w ogromny błąd. No i też w ogromne wyrzuty sumienia. Nie, bo sobie myślisz, Boże, ja zjadłam tego jednego wafelka, to ja już produkuję tę kulę tłuszczu. A szkoda ludziom robić taką sieczkę z mózgu. Aneta, która na siłowni bywa teraz co najmniej 3 razy w tygodniu, nauczyła się, jak unikać pokus w miejscu pracy. Ile schudłaś? Aż ci zazdroszczę. No to widzisz, jak mi zazdrościsz, to ty musisz też przejść na dietę. Słuchaj. Ty cały czas mówisz, że ci gdzieś tam odstaje brzuch, że ty byś chciała i w ogóle ty byś chciała, a nic z tym nie robisz. No cały czas tak mówisz. No jak ja miałam twoje lata, to ja ważyłam 45 kilo. No ale ty przecież ostatnio mówisz, super. Cukiereczki. No, ograniczam, tak. No. Z 5 czekolad zeszłam na 2. Aha. 17 chyba kilometrów, nie? No dlatego ja się cały czas przygotowuję do tego. To nie jest tak, że ja leżę. Ale ja widziałam wyczynowców, Aneta. Mamo! Z nich się lało. Nie wyjdziesz, Aneta, nie czarujmy się. No to ja ci bardzo dziękuję za twoje wsparcie. A to nie no, jest. No, słuchaj, no. Nie wyjdziesz dlatego, bo ja byłam pod Babią Górą, wlazłam tylko trochę. To ja ci udowodnię, że szanse są i jak tam wejdę. Ja nie wiem, jak ja mam to skomentować. Czy my się mamy z tego śmiać? To jest troszeczkę takie toksyczne. Niby śmiechy, chichy, ale to może na człowieka nie wpływać za dobrze. Chyba bym nie chciała takiego wsparcia od mamy, a jeżeli groziłoby mi takie wsparcie, to wtedy bym wiedziała, że to nie jest człowiek, z którym bym chciała rozmawiać na temat swojego procesu zmiany. Podziwiam Anetę, że jest taka twarda, silna i zdeterminowana i nie daje sobie wejść na głowę tym uwagom, ale to na pewno nie jest łatwe, nie? Dostawać taką motywację od najbliższych. Katarzyna wykorzystuje nawet krótkie przerwy w życiu zapracowanej restauratorki do przygotowywania się do zdobycia wulkanu. Teraz zaczynam to rozumieć.
I mało tego, czuję taki po prostu niedosyt i robię sobie takie ćwiczenia w pracy. To, co Kasia zaprezentowała, takie przekąski ruchowe, że przy okazji mycia robi tam 5 przysiadów, czy dźwiga coś, albo coś powtarza, albo robi więcej przejść, albo jak wspomniała, do bankomatu nie podjeżdża autem, tylko będzie spacerować. To są bardzo, ale to bardzo dobre odruchy przy redukcji, w ogóle nawet nie przy redukcji, tylko przy utrzymywaniu siebie w zdrowej takiej formie. To jest coś, co możemy robić codziennie. Praktycznie zauważcie, że cały czas przy jakichś stałych elementach naszego dnia i nie potrzebujemy dużego wkładu. Ja to często mówię, próg wejścia w spontaniczną aktywność jest najniższy, bo ty i tak się na przykładzie Kasi, schylisz do tej tablicy, to zrób to 5 razy w formie przysiadu. Ty i tak przejdziesz się do bankomatu, to nie wiem, idź o jedną przecznicę więcej, ciebie to nie będzie dużo czasu kosztować, no może rzeczywiście jest to jakaś taka sytuacja, że musisz lecieć i wracać, no ale częściej jest tak, że robimy to przy okazji albo organizujemy się, żeby iść do tego bankomatu czy paczkomatu, nie? Lepiej jest stawiać na takie aktywności, bo one częściej się będą powtarzać w Twoim życiu, niż przeorganizować całe życie i cały plan dnia, żeby robić duże jednostki treningowe. Na to być może przyjdzie w naszym życiu czas. To ma szansę się rozkręcić, że z jednego spaceru będą 2 spacery, z jednego wyjścia na jakieś marszobiegi zrobią się 3 wyjścia, na przykład za pół roku, z jednego wyjścia na siłownię też to się rozkręci do bardziej częstych treningów. Tylko lepiej, żeby to się swobodnie rozkręcało, żebyśmy my się do tego nie zniechęcili, niż od razu rzucać się na ogromne zmiany. Bo ogromne zmiany mają to do siebie, że przyjdzie ten tydzień, że ty zrobisz te 5 treningów i zrobisz to raz. Przez cały proces zmiany zrobisz to raz. A potem nie będziesz miała sił, nie będziesz miała zasobów, nie będzie ci się chciało, nie będzie ci się to spinać z planem kolejnego tygodnia, więc lepiej jest stawiać na te przekąski ruchowe, które bardzo dużo nam spalają kalorii, jeżeli byśmy sobie to policzyli, które bardzo dobrze wpływają na nasz układ krwionośny, a powoli sobie organizować te większe treningi i tam dać sobie dużo czasu i cierpliwości, a inwestować w ruch spontaniczny. Krzysztof Ferenc skupia się teraz na Paulinie. W jej przypadku walka toczy się nie tylko o to, czy wejdzie na Etnę, ale przede wszystkim o życie i zdrowie tej 35-letniej matki trójki dzieci. Jak dietka, jak kroczki. Kroki, okej, trzymają się, no z dietą jest gorzej. A co się dzieje z tą dietą? No, jest to podjadanie. No co jest najtrudniejsze teraz, Paula? No ta walka z głową taka ciężka. Chciałbym, żebyś Paula posłuchała od innych ludzi, którzy mają bardzo podobne problemy do twoich, jak oni sobie z tym radzą, żebyś regularnie pochodziła na takie spotkania, gdzie spotykają się anonimowi jedzenioholicy. Ale ciekawe. Chciałbym, żebyś wybrała się na spotkanie z taką panią, która należy do anonimowych jedzenioholików. Anonimowi jedzenioholicy są wspólnotą osób, które wspierają się w walce z kompulsywnym objadaniem się. Spotkanie ma pomóc Paulinie stwierdzić, czy cierpi na uzależnienie od jedzenia. Przed spotkaniem ma wypełnić kwestionariusz, który ma na celu analizę jej relacji z jedzeniem. Dam pauzę i tak szybciutko Wam powiem, że oficjalnie nie ma takiego uzależnienia. Odpalicie sobie ICD-10, DSM-4, nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od jedzenia. Nie ma kodu na takie uzależnienie, nie ma kodu na taką chorobę. Z tego co mi wiadomo, ale mogę się mylić, nie ma planów wprowadzenia takiego uzależnienia do spisu zaburzeń czy chorób, bo uznaje się, że ono nie istnieje w tym sensie, że nie można uzależnienia od jedzenia oficjalnie uznać jako uzależnienie. Można mieć zaburzoną relację z jedzeniem, można mieć inne zaburzenia odżywiania, takie jak na przykład anoreksję czy bulimię, czy zmagać się z kompulsywnym objadaniem się, ale stricte uzależnienie od jedzenia nie istnieje. To po prostu funkcjonuje w języku naszym, nie? Jako taka przypadłość i raczej wszyscy wiemy, o co chodzi, ale oficjalnie czegoś takiego nie ma. Nie ma na to leków, nie ma na to terapii, bo jako uzależnienie od jedzenia
no to tam raczej wkładamy, wiecie, problemy z przejadaniem się, z objadaniem się, zaburzoną relację z jedzeniem, a to jest trochę taki skrót myślowy, takie uogólnienie, o, tak bym to nazwała. Beata nie zgadza się na pokazanie wizerunku. Anonimowość i prywatność to jedna z podstawowych zasad spotkań jedzenioholików. Tożsamość osób biorących udział w spotkaniach nigdy nie jest ujawniana. Dzień dobry. Dobrze. Paulina jestem. Beato, siądziesz sobie? Ale super, że coś takiego zorganizowali. Jestem jedzenioholiczką. Zdrowieję z kompulsywnego jedzenia w wspólnocie anonimowych jedzenioholików. Codziennie rano wstaję, że dzisiaj się trzymam diety, dzisiaj nic nie podjem i znowu najem się i ukrywam się przed wszystkimi, żeby nikt nie widział. Po prostu będzie jeszcze gorzej, bo pewnie palnę tym wszystkim i powiem, wracam do tego, co było. Mnie to tak jedzenie dziś mnie tak zawładnęło mną, że ja sobie tego nie wyobrażam, żeby jeść mało. Tylko po prostu nie wpadłam na taki nawet pomysł. Chciała spróbować? Zobaczyć. Znaczy, myślę, że na pewno chciałabym przyjść na spotkanie, na dwa i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, czy to jest dla mnie. Jeżeli byłyby chęci, czas, przestrzeń Paula ku temu, cieszyłbym się bardzo, jakbyś pojawiła się nawet dwa razy w ciągu tygodnia. To wiesz, może tu nie chodzi o czas, jak mam być stara, tylko chodzi o kasę, co nie? No jednak są ważniejsze gdzieś tam potrzeby finansowe. Paula, ile do tej pory wydawałaś na jedzenie, powiedz mi, zdrowe? Do momentu, aż znalazła się w programie kanapówczyni. No dużo pieniędzy szło, no nie umiem powiedzieć, może nie wiem. Chciałbym, żebyś na takie meetingi pochodziła. No postaram się. Nie skończymy dzisiaj rozmowy, dopóki będę słyszał, postaram się. No to z czasem na pewno nie będzie problemu, tylko no, Paula, musisz zrozumieć też jedną rzecz. Ty potrzebujesz mnie. Chyba nie jest przekonana, nie? Że ci pomogą twoje dzieci. Mogą być dla ciebie motywacją jakąś wewnętrzną, bardzo głęboką, ale nie może być na nich zrzucona odpowiedzialność za twoją otyłość. Zgadzasz się ze mną? No tak, no. Dobrze, Krzysztof mówi, dobrze. Myślę, że powinnam dać radę. Umówmy się tak. Ty mi obiecujesz, że zrobisz absolutnie wszystko, co w twojej mocy, żeby raz w tygodniu na taki meeting chodzić i robisz to regularnie. Mhm. Muszę pochwalić tutaj produkcję za to, że w ogóle była możliwość, żeby spotkać się z uczestniczką takiej grupy wsparcia, z osobą, która należy do tej społeczności. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wiem, czy to wyłapaliście, że wcześniej lektor powiedział, że Paula była na spotkaniu z psychologiem i z psychodietetykiem. Super, bardzo fajnie. Ja też wiem z różnych źródeł, że dziewczęta mają dostęp do psychologa. Możemy się domyślać, czy mogą też korzystać z psychodietetyka. Wydaje mi się, że jeżeli już został podjęty jakiś kontakt, to może być tak, że ktoś tam jest na podorędziu pod telefonem. Chcę w to wierzyć. I wiecie co, ja chyba w to wierzę, bo jeszcze teraz dokładając to, że poszli do grupy wsparcia, spytali się o nagrywki, wzięli jedną z uczestniczek, wzięli ją, żeby porozmawiała z Paulą, ta rozmowa pewnie była dłuższa i tak dalej, to jest też no, duży, duży plus i też mi daje do myślenia. Jednakże mam wrażenie, że Paula jest nieprzekonana. Nieprzekonana do tego, żeby zapisać się do takiej grupy. Różne rzeczy teraz mogą ją przed tym blokować, różne argumenty może widzieć. Tutaj słyszeliśmy o tym, że kasa ją blokuje, kasa na bilety. Czasowo to też jest pewnie no, niemałe zobowiązanie, no bo jeżeli musi kupować bilety, więc domyślam się, że tutaj chodzi o jakiś pociąg czy inny PKS, no to pewnie to jedzie dłużej niż 15 minut. W jedną, w drugą stronę meeting też troszeczkę trwa, jakaś rozmowa z uczestnikami po wszystkim, bla, 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 bla. Więc... Znowu, nawiążę do progu wejścia. Próg wejścia jest troszeczkę wyższy, także nie dziwią mnie jej obawy. Niemniej w tym podejściu, które było widać w trakcie tej nagrywki z Krzysiem, czułam taki lekki opór albo takie nieprzekonanie do tego. Są na to metody, żeby ludzi wyciągać właśnie z takiej fazy, kiedy są nieprzekonani, żeby ich pobudzić do motywacji. Można to zrobić w procesie rozmowy, a konkretnie w procesie dialogu motywacyjnego. Często właśnie na takim dialogu bazują konsultacje psychodietetyczne lub inne takie konsultacje, które mają na celu udzielić człowiekowi wsparcia. Bardzo jestem ciekawa tego tematu, tej grupy wsparcia i Pauli.
I powiem wam szczerze, że poszłabym na taką grupę wsparcia zobaczyć, na czym to polega. Znaczy, wiem, na czym to polega, wiem, że działają na kanwie AA, czyli na tych 12 krokach, ale chciałabym to zobaczyć na żywca. Po prostu tak przyjść, doświadczyć. Mogłabym normalnie wziąć udział w tym, zwierzyć się ze swoich jakichś, wiecie, starych demonów, ale nie wiem, czy coś takiego mamy w Szczecinie. Ja to kiedyś sprawdzałam, dawno, dawno temu, z czasów mojej otyłości, jeszcze w gimnazjum albo w liceum, to wtedy coś takiego znalazłam, działającego na jakiejś takiej salce przykościelnej, przy jakiejś parafii. A ciekawe, jak jest teraz, no bo minęło 20 lat od tego czasu. No nic, do zgooglowania, nie? A wy możecie mi dać znać w komentarzach, co wy myślicie o takich grupach wsparcia, takich bazujących na zasadach AA, i czy mieliście jakieś doświadczenie. Może byliście na takim meetingu, może wiecie, że u was w mieście są takie meetingi. Koniecznie napiszcie. Swoją walkę o zmianę życia ciągle toczy Alicja, która obiecała sobie, że zrobi wszystko, żeby zdobyć mierzący ponad 3000 metrów szczyt. Książkę ze 2-3 spać. Książka. Okej. Weź załóż, zobacz. Czekaj, jak... no bo no, to też kurtkę muszę ubrać, nie? No. Wiadomo, że Jelcz to nie jest Etna, ale no, muszę się nauczyć chodzić z plecakiem, bo też nie chodziłam nigdy, nie czułam potrzeby. Po 30 minutach spacerowania po Jelczu, ważący 10 kg plecak wydaje się nabierać masy. Jezu, powiem ci, ciężko mi już. Ciężko ci się robi? No. Ale coś, może sielki weź sprawić. O, może teraz lepiej, co? Siostra dobrze kombinuje, nie? Siostra dobrze kombinuje, bo plecaki takie, zwłaszcza górskie, do których dużo wkładamy, one powinny być dobrze dopasowane. Jeszcze ten pas biodrowy by się przydał, żeby jakoś odciążyć sobie te plecy i dobrze rozłożyć ten ciężar. Także rozumiem ideę trenowania z obciążeniem w ramach spacerowania gdzieś po mieście i tak dalej. Bardzo dobry pomysł swoją drogą. I też wam polecam, jeżeli chodzicie na jakieś właśnie takie zwykłe dystanse po mieście, po lesie, po parku, żeby nabić kroki, to żeby raz na jakiś czas sobie wziąć plecak na dobry początek, kilka kilo, może nie kilkanaście, ale też więcej kalorii wtedy spalicie, nie? No bo to jest dodatkowy ciężar. Niemniej zapominajmy o tym, że kręgosłup jest jeden na całe życie i ten ciężar powinniśmy dobrze rozkładać po naszym ciele, więc tutaj duże propsy dla siostry, że tam coś zaczęła kombinować z tymi szelkami. Plecaki takie górskie na dłuższe wędrówki, na takie wspinaczki, jak dziewczyny właśnie będą zdobywać wulkan, to nie powinny być przypadkowe plecaki, które leżą w szafie, nie, od naszego gimnazjum. To powinny być raczej już troszkę bardziej profesjonalne sprzęty, właśnie jeszcze dodatkowo z tymi pasami, co by poodciążać sobie kręgosłup. Trener przygotował dla kanapowczyń wyzwanie tuż za polską granicą. Ja nigdy w życiu w Czechach nie byłam. Co my tu będziemy robić? No, będziemy jeść smażony ser. Na pewno! No na imprezę nas na pewno nie zabiera, bo by nam pozwolił założyć kolczyki, pierścionki i tak byłybyśmy dalej, byłybyśmy w cekinach, nie? A nie w Polarach. No, więc... Nie, no tutaj ewidentnie coś się święci, tylko no jeszcze nie wiemy co. Wieki nie miałam na sobie Polaru. Brudziły. Ale ponoć było to bardzo dobrze na cerele. O, masz. Kanapeczki. Tak. Widzimy się na górze. Na pewno. Wskazówek szukajcie w schowku waszego auta. Trener. A jak mamy iść? Gdzie tu jest, a tam jest start, tam gdzie, tam jest start. Ja nie umiem odczytywać. Widzisz kanał? Aha. No start jest tutaj i musimy tam dojść. Tam, gdzie mamy iść. Tu. To już jest to. Serio tu? Tak. To bym była ja. To bym była ja, po prostu wzięła tą mapę, nie wiedziałabym, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Ja mam problem nawet jak jest nawigacja, która, wiecie, prowadzi nas za 100 metrów skręć w prawo, nie? To ja mam i tak problem z tym, czy wszystko jest w porządku, czy jestem ustawiona w dobrym kierunku, potrafię przejść się, wiecie, trochę do tyłu, trochę do przodu, żeby zobaczyć, czy moja strzałka się dobrze ustawia, bo tak bardzo nie radzę sobie w terenie. Ja nie mam pojęcia, jak ludzie kiedyś jeździli tylko na mapach albo po znakach. W stylu, jak byłam dzieckiem, to bardzo często jeździliśmy autem do Hamburga, bo tam mieszka brat mojej mamy. I oni po prostu jechali.
wsiadali do auta i jechali. Rozumiem, że po jakimś czasie, jak się jedzie, no wiesz, że nie wiem, trzeba jechać na coś tam, na Berlin. Potem się pojawia, że trzeba, już się pojawiają znaki, że jedziesz na Hamburg, nie? Tak jak troszeczkę u mnie ze Szczecina wyjeżdżasz, jedziesz do nadmorskiej miejscowości, jeszcze nie ma znaczków, że na przykład Międzyzdroje tutaj, no to wiesz, że jedziesz w stronę morza, kierujesz się na Gdański, jedziesz po tych krajówkach, czy po tych ekspresowych drogach, które prowadzą do Gdańska i potem odbijasz sobie na tę część, gdzie leży na przykład Międzyzdroje, nie? Okej, z tymi Niemcami też rozumiem, że jedziesz w stronę Niemiec, potem pokazują się kierunki, że jedziesz na Hamburg i cię kierują te znaki. Ale potem nie znasz ulicy, albo nawet jak znasz, no moi rodzice nie znali języka niemieckiego, po prostu pamiętali, że tu w lewo, tam w prawo, gdzieś taki blok, taki sklep i jakoś się dojeżdżało. I nie pamiętam w sumie żadnego takiego wydarzenia traumatycznego z dzieciństwa, że my krążyliśmy po tym Hamburgu, po prostu się jechało do wujka i się nagle tam było, nie? Jak to jest możliwe w ogóle? A wzięcie w ogóle mapy w ręce i teraz pójście po jakiejś ścieżce, ja zawsze Andrzejowi oddaję i mówię, dobra, powiedz, gdzie idziemy, bo ja po prostu, no mi to lepiej nie ufać, ja nas w las wyprowadzę, w ogóle zginiemy i wrócimy za 3 dni, o ile w ogóle wrócimy. Nie! Tak! Kaśka, ciebie coś... Tędy? Tak! No tak! Stromo, co? Jestem przerażona, ja nie lubię gór. Już po Srebrnej Górze mam jakieś lęki. A co, po trawie? Nie ma szlaku? Bym nie chciała. Ja się boję po prostu. Że znowu nie dam rady. Jesteśmy dziewczyny coraz wyżej, coraz wyżej. No najgorzej sobie radziła Paula. No było jej ciężko. Nawet byłam zaskoczona, że aż tak bardzo ciężko. Paula, jak tam? No lekko nie jest. Pomału. Purpurowa już. Było bardzo stromo. To ja to tak sobie już siebie wyobrażałam tam, że tak na kolanach i po prostu się drapuję. Ty, a to nie tu? No i chyba tu. Tu, nie? Tak. Patrz. I też Paula. Co ci jest? Czapkę muszę ściągnąć. No popraw sobie ją. No ja ją ściągam, bo jest gorąco. Aby motywacja nie spadała, dziewczyny stosują metodę pozytywnego myślenia i afirmacji tak cenioną przez Kasię. Jestem swoim najlepszym przyjaciółką i wsparciem. Uwalniam się od ograniczeń. Z każdym dniem jestem coraz szczuplejsza. Po godzinie dolnoślązaczki są już prawie na szczycie. A co pomaga najlepiej, gdy w górach zmieniają się warunki atmosferyczne? Wiadomo, afirmacje. Przejmujemy stery od Kasi. Jestem oazą spokoju. Wszystko działa na moją Idę w dół. Dziewczęta, hop, hop. Dzień dobry. Ja to nic nie widać. Brawo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa te upadki, ale doszłam. Byłyście tutaj razem, a to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że jest mgła i nie straciłyście się z pola widzenia. Szalenie istotne, także na pewno zdany egzamin na drużynowe działanie w takich warunkach. Brawo wy. Brawo. Zadanie główne dzisiejszego naszego spotkania. Sprawdzimy, jak reagujecie, jak reaguje wasze ciało, jak poczujecie mentalnie lęk przed przestrzenią i lęk przed wysokością. Dziewczyny są już na szczycie. Super w ogóle, że wszystkie weszły. I powiem wam, że całkiem nieźle wyglądają jak na taką wędrówkę. Rzeczywiście na koniec takie warunki widać, że są mocno niesprzyjające, ale stoją, oddychają, nie było żadnej dramy, nie musiał biec sanitariusz, mierzyć pulsu, mierzyć ciśnienia i są wszystkie. Wśród nich jest też Paula, także bardzo, bardzo fajnie. Dziewczęta po drodze jak szły, to rozmawiały o tym, że są dumne z tego, ile schudły. I tam padły wartości 40 kg, 35, 30. Na samym początku odcinka lektor powiedział, że minęły już 4 miesiące programu. To są duże spadki. Widać po nich te spadki, bardzo. Wydaje mi się, że nawet na przestrzeni tego jednego odcinka musiała być może jakaś przerwa w nagrywkach, że ta sytuacja ze sklepu Anety wydarzyła się dużo wcześniej, bo ja widzę ogromną różnicę w twarzy Anety między początkiem tego odcinka, a teraz jak są na nią zbliżenia podczas wędrówki. No dzieje się. 40 kg, 4 miesiące. Wy już wiecie, co ja na ten temat uważam. To jest bardzo duży.
spadek i komentowałam to zarówno w pierwszym sezonie, jak już i w tym się wypowiadałam na ten temat, więc może przejdę dalej. Wiecie, kogo najbardziej mi jest szkoda podczas tej wędrówki? Operatora. Nie wiem, jakimi oni sprzętami dysponują i jaki operator jest z nimi, ale zazwyczaj jest tak, że w takich produkcjach pracuje się na takim porządnym sprzęcie. Wątpię, że tam z ręki dziewczyny są nagrywane jakimś małym sprzętem. A domyślam się, że operator musiał z nimi iść przez cały czas, żeby nagrać wszystko, a potem wyciąć to, co najlepsze, albo to, co chcieli mieć w odcinku. I ten biedny człowiek to wszystko dźwiga na ramieniu. A to są bardzo ciężkie sprzęty. Więc tak sobie w trakcie pomyślałam, jak właśnie były ujęcia z boku, jak one idą, że tam ktoś musiał z tym sprzętem być na całej tej długości. Może, że ekipa jedzie obok jakimś niedużym autem, jeżeli to jest dozwolone na tym szlaku. Nie wiem. Raczej obstawiam, że po prostu pieszo idzie z nimi. Ale to taka moja refleksja. I wracamy do odcinka. Bardzo często, jeżeli mamy kontakt rzeczywiście ze sporą wysokością, to dochodzi do zawrotów głowy, do kołatania serca. Zachowań organizmu może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście nie chciałbym i nie życzę nikomu, żeby to nam się dzisiaj przydarzyło, ale jeżeli takie coś będzie się dzisiaj działo, niech to też będzie przez nas potraktowane jako lekcje przed finałowym zadaniem. Wchodzimy dzisiaj na most, który ma 721 metrów, jeżeli chodzi o długość. To najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie, rozpięty nad głęboką górską doliną. Jezus. 55 metrów poniżej. Przejście na drugą stronę to prawdziwe wyzwanie dla osób z lękiem przestrzeni i wysokości, z którymi już niedługo będą musiały... Jezus, brzuch mnie rozbolał. ...podczas wejścia na Etnę. Co się stało? Ala. W porządku? No, ja nie mam lęku wysokości, dopóki nie jestem na wysokości, nie? I każda z was przechodzi przez ten most pojedynczo, tak? A jak usłyszałam, że każda z nas sama będzie przechodziła, to mi się już... To przestało podobać i już mi mina zrzedła? Już nie ma. Już jej nie widać. No, ale warunki mają paskudne. Kurde, przecież to nic nie widać. Wyobraźnia moja to eksplodowała. Ala, wszystko dobrze? Tak, tak. Po prostu jest taka mgła, że w ogóle kompletnie nic nie widać i czuję się w ogóle, jakbym w pomieszczeniu jakim szła. Byłam zawiedziona tą pogodą. Ta mgła, zobaczcie, że dla ludzi, którzy... baliby się tego, że dookoła widać przepaść, wysokość, przestrzeń i tak dalej, to ta mgła okazuje się tutaj być bardzo taka zbawienna. Oczywiście wtedy wyobraźnia się może rozkręcić jak najbardziej, ale jeżeli zapanujemy nad tym, że skoro nic nie widzę, to za bardzo się tym nie przejmuję, patrzę tylko przed siebie, wszędzie jest biało, mlecznie i ja po prostu idę przed siebie, to jest to do pociągnięcia bez ataku paniki być może, nie wiem, bo każdy zareaguje na to inaczej. Ale no, tak jakbym miała być postawiona przed takim zadaniem, to raczej bym była blada jak ściana. Chociaż w górach, wiecie co ja mam jeszcze, jaki mam problem? Rzadko jesteśmy bardzo, ale przestrzeń to jedno, wysokość to drugie, do opanowania. Mi się jeszcze włącza, nie wiem czy to oficjalnie istnieje, lęk przed stromością. Jak jest... dość stromo, ale nigdy nie miałam okazji, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała wspinać się tam, gdzie trzeba się, wiecie, łańcuchów trzymać, czy jakichś w ogóle zaczepów, schodków, nie wiadomo czego. Jak jest po prostu stromo, ale jeszcze do przejścia przez człowieka, że was nie przechyla i nie trzeba się wspierać, to mi ta stromość jakby w mojej wyobraźni się robi jeszcze bardziej stroma i ja mam wrażenie, i ja wiem, że to jest tylko w moim lęku, że ja się zacznę zsuwać albo co gorsza fiknę do tyłu i już będę tak fikać do końca świata, że już zginę i sobie gdzieś rozbiję głowę. Czyli moja wyobraźnia czyni powierzchnie bardziej strome niż są, bo robi mi to na powierzchniach, które nie są tak strome, żeby wymagały tego, żeby dla turystów rozstawić łańcuchy, linki czy jakieś takie zaczepy, czy co tam się stawia na stromych szlakach. No ale potrafi mi się tak zrobić i mam autentycznie schizę, że zacznę się ślizgać na stopach w dół. O matko bosko, jakie tu są widoki! Ja do tej pory mam ciarki. O matko! Jezu, to jest wysoko! Jak wrażenia? Zamieniamy się w słuch. Nagle zobaczyłam widoki i jaka jest
wysokość, troszeczkę spanikowałam. Jednak można się wystraszyć. Nie, to samą nawet zaskoczyło ogólnie. To są takie lęki w środku, no i koniec. Ja się wiele rzeczy nie boję, a jest taka jedna, co się boję i koniec. Po prostu myślałam, że nie wejdę, że zrezygnuję, że po prostu, no nie. Cudownie tutaj jest. Ja nie czułam przerażenia, tylko jakiś taki rodzaj ekscytacji. Twierdziele, jakie to jest takie wyzwalające uczucie, cudowne to jest. Nie spodziewałam się takiej reakcji, jakoś mnie to jarało. Aga jest chyba fanką adrenaliny, tylko jeszcze może o tym do końca nie wie. Ja miałam wrażenie, jakbym latała. Piąteczka. Piąteczka. Brawo dziewczyny. Super, naprawdę. Ja po prostu czułam, że jak trzeba będzie wejść na Etnę, no to wejdę, nie? Tutaj masz, czujesz na własnej skórze, nie? Że jest po prostu dziwnie. No, ciężko mi się tam wchodziło. Brawo. Piąteczka. Fajne uczucie, piękne widoki, żeby się rozejrzeć, gdzieś tam jakąś intencję wysłać. Energia kobiecości jest ze mną codziennie! Dobrze, no to zapraszam do dziewczyn. Super! No i ciekawe. Nie będę komentować tego, czy wierzę w manifestacje, w afirmacje i tym podobne bajery. Ale bardzo mi się podoba, że Kasia ma swoją drogę i to nie jest pierwszy odcinek, gdzie my widzimy, że ona sobie coś obrała, że ma swoje tezy, działania, kierunki, szlaki, po których idzie i podoba mi się ta konsekwencja i bardzo, bardzo jej kibicuję, bo to tylko pokazuje, że jak odnajdziemy swoją drogę i się w niej rozkochamy, będziemy w niej konsekwentni, to możemy z tego wyciągnąć też bardzo dużo dla siebie. I widać, że ją to cieszy, nie? Manifestacje, afirmacje. Super. Niech tak się dzieje. Jeżeli na nią to działa, no to bardzo fajnie. Jak tam Ala? Alicja na deser. Żeby się działo na koniec. Dobra, mogę iść. Pójdzie. Lęk wysokości przychodzi nagle. No i to właśnie wtedy, to był ten moment. Powiedz jej, że jest odważna. A w ogóle to chciałam ci powiedzieć, że jesteś bardzo, bardzo dzielna i bardzo odważna, że idziesz. Ale patrz, nawet dla ciebie słonko wyszło. No tak jakby spłynęło po mnie wszystko. Nie myślałam o tym, że mogę spaść. Nie myślałam o tym, że coś się może mi stać, tylko myślałam o tym, żeby patrzeć jak najwięcej na te widoki. Czuję się o wiele lepiej, jest pięknie. Pisujemy. Pasuje? Dobra, tańczone. Pięknego piruecika zrobił dookoła. Nie ma co przedłużać, chodźcie, bo naprawdę mam cię spore jeszcze rzeczy do zrobienia. Dobra. Zapraszam. O Boże, i jeszcze raz. Ogólnie odkąd jestem w programie, zrobiłam o wiele, wiele więcej rzeczy niż przez całe swoje życie. Myślałam, że dzisiaj nas czeka odcinek finałowy, bo chyba w pierwszym sezonie było 8 odcinków. Czy 10? Dobra, to nie jest ważne. Myślałam, że dzisiaj siadamy do finałowego, ale nie siadamy. I nie kończymy na tym 8, a ja tak naprawdę się z tego cieszę, że jeszcze będzie co z wami oglądać z tego programu. Bardzo fajny odcinek, bardzo mi się podobał, bardzo mi się podobały te zadania. Super, że Paula została wysłana do grupy wsparcia. Ciekawa jestem, czy ten temat zostanie pociągnięty dalej. Strzelam, że nie, ale ciekawe jest to, czy w jej życiu prywatnym został pociągnięty dalej. Tutaj nic nie strzelam, nie mam żadnej wiedzy, nie znam tego człowieka. Na dobrą sprawę my widzimy kreację i to dosłownie kawałek kreacji danej postaci w programie, a to naprawdę prywatnie mogą być zupełnie inni ludzie i nie znamy też ich życia, warunków, tła, bla, 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 więc nie ma co oceniać, co się mogło wydarzyć poza kamerami. A z tym, że ludzie mogą być
troszeczkę inni niż program pokazuje, niż program przycina, to myślę, że tę moją hipotezę może Wam potwierdzić odcinek podcastu, który nagrałam z Agnieszką z pierwszego sezonu, który znajdziecie u mnie na kanale. Agnieszka dała się poznać z zupełnie innych stron, miała też bardzo dużo przestrzeni, żeby się wypowiedzieć, żeby poruszyć różne tematy. Bardzo Wam polecam ten odcinek, trwa ponad godzinkę, ale warto go posłuchać. A teraz, co mogę jeszcze powiedzieć o odcinku? No, mogę powiedzieć w sumie tyle, że nie mogę się doczekać następnego, bo wiem, że tam będzie się na pewno więcej działo. Już wiemy, że będzie wizyta u doktorka, będą dopuszczane lub niedopuszczane do zadania finałowego. Wiemy, że będzie Marcin Tyszka, więc w ogóle super, coś się dzieje, jakaś gwiazda, czyli jak się domyślam, sesja zdjęciowa, może finałowa sesja zdjęciowa naga, w sumie nie wiadomo. No, ale dowiemy się za chwilkę. Czekam na Wasze komentarze i na to, jak Wy odebraliście ten odcinek. Ja już uciekam i idę zjeść krupnik, jestem strasznie głodna. Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego w nagraniu, ale mi strasznie burczało w brzuchu podczas tych nagrywek, także już nie przedłużam. Trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa. Dobra, coś będzie. Pa!